Dawno, dawno temu dwie rasy panowały nad ziemią. Ludzie i potwory. Pewnego dnia wojna wybuchła pomiędzy tymi dwoma rasami. Po długiej walce zwyciężyli ludzie. Uwięzili oni potwory pod ziemią za pomocą magicznego zaklęcia. Wiele lat później Góra Ebot, rok 2000. Legendy mówią, iż ci, którzy wejdą na ten szczyt, nigdy nie wrócą. Cześć. Zamilkłam na jakiś czas, no ale miałam trochę problemów. W końcu odzyskałam pokój po remoncie. Jest późna godzina, więc nagrywam cicho, cichuteńko. Zwłaszcza, że mam kogoś w pokoju obok. No i cóż, już jakiś czas temu gdzieś na Wattpadzie wspominałam, że może wezmę się za tę serię. Oczywiście gry doskonale znam, tłumaczę komiksy w temacie. A że niedawno była rocznica, wyszedł drugi chapter Deltarune, stwierdziłam, że fajnie byłoby wrócić do korzeni. Tak więc, proszę bardzo, Undertale. Zobaczę, jak to nam pójdzie. Oczywiście zamierzam przejść wszystkie trzy ścieżki. Zaczynamy tradycyjnie od Neutrala. Świeża kopia gry. Zdecydowałam się na gotowe tłumaczenie, bo takie funkcjonuje już od paru lat, nie ma co na nowo wynajdować koła. I tak, Deltarune też mam ochotę potem ruszyć, no zobaczymy, jak ta seria nam pójdzie. No, to the point. I wszyscy wiemy, jakie imię powinnam tutaj dać. Kara. Ja to czytam jako Kara, tak żeby nie było wątpliwości. Żadna czara. Tak więc lecimy. Prawdziwe imię. Aha. No i spadliśmy. Dobra. Ja sobie przypomnę sterowanie i wszystko. Dawno w to nie grałam, więc taki miły powrót do przeszłości. Siemka. Jestem Kwiatuś. Kwiatuś, Kwiatek. To tłumaczenie to będzie coś pięknego. Jesteś nowy w podziemiach, czyż nie? Jejku, pewnie nie wiesz, o co tutaj biega. Trzeba cię nauczyć, jak to wszystko tu działa. Zapewne mały głupi ja będzie musiał to zrobić. Gotowy? Zaczynamy. Widzisz to serce? To twoja dusza. Istna kulminacja twojej egzystencji. Twoja dusza zaczyna słaba, ale może stać się silniejsza, gdy zbierze dużo LV. Co to oznacza? No, love to oczywiste. Chciałbyś mieć trochę love, co nie? Nie martw się, podzielę się z tobą. To wcale nie brzmi dziwnie. Tu na dole. Love dzielimy poprzez niewielkie, życzliwe pestki. Gotowy? Rusz się, zdobądź tyle, ile molnie. Ej, straciłeś je. Spróbujmy jeszcze raz, okej? Czy to jakiś żart? Straciłeś mózg? Ej. Rusz za pociska. Wiesz, co tu się dzieje, prawda? Tak od paru lat, no ale...
chcesz po prostu popatrzeć, jak się z tobą męczę. Nie, gin! Dobra, mamy Tori. Cóż za okropne stworzenie, torturuje jakże biedne i niewinne dziecię. Ach, nie lękaj się, moje dziecko. Jestem Toriel, opiekunka ruin. Przechodzę przez to miejsce każdego dnia, aby sprawdzić, czy ktoś tu nie upadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który tu przybył od bardzo dawna. Chodź, poprowadzę cię przez katakumby. Tędy. Tak jak mówiłam, ja do tej gry wracam, więc nie będę udawać, że nie wiem, o co tu chodzi. No ale... Cień ruin wyłania się z góry, wypełniając cię determinacją. A tak, zapis odzyskiwał punkty życia, dobrze. Witam w twoim nowym domu, niewinne dziecię. Pozwól, żeby wyjaśnić ci działanie ruin. Ruiny są pełne łamigłówek. To antyczne połączenie między rozbieżnością a kluczem do wyjścia. Muszą zostać rozwiązane, by móc przemieścić się z pokoju do pokoju. Przyzwyczaj się proszę do ich widoku. Tylko nieulękli mogą iść dalej. Ci odważni, ci niemądrzy, nie iść po środkowej ścieżce. Is? By czynić tu postęp, musisz aktywować określone przełączniki. Nie lękaj się, oznaczyłam te, które musisz przełączyć. O, tak. Zostań na ścieżce. Naciśnij proszę ten przełącznik. A muszę. Naciśnij też ten przełącznik. Prześwietnie, jestem z ciebie dumna, małe dziecię. Pozwól, że ruszymy do następnego pokoju. Jako człowiek żyjący w podziemiach, wiedz, że potwory mogą zaatakować. Musisz być gotowy na taką okoliczność. Jednak nie martw się, metoda jest prosta. Gdy spotkasz potwora, przystąpisz do walki. Gdy już będziesz w walce, zacznij przyjazną rozmowę. Graj na zwłokę. Przybędę, by rozwiązać wasz konflikt. Potrenuj rozmowę z kukiełką. Okej. Czyli tak, mieliśmy do wyboru walkę albo czyny. Nie chcę potem powtarzać się dość mocno, by przejść na pacyfistę, więc po prostu sprawdźmy ją. Kukła. Zero ataku, zero obrony. Wełniane serce i guzikowe oko. Jesteś oczkiem w mojej głowie. Kukiełka wygląda, jakby miała się za chwilę przewrócić. Pogadajmy. Zagadałeś do kukiełki. Nie zapowiada się zbytnio na rozmowę. Toriel wygląda na dumną z ciebie. O. I wygraliśmy. Zero doświadczenia i zero złota. To jest walka życia. A, bardzo dobrze. Jesteś w tym świetny. A wiesz. W tym pokoju znajduje się kolejna zagadka. Zastanawiam się, czy dasz radę ją rozwiązać? To było tak? O. Żabet atakuje. No dobra. Niech ja sobie teraz przypomnę sposoby na tych przeciwników, bo wieki w to nie grałam. Ale z tego, co pamiętam, to jej trzeba pochlebiać. Żabet nie zrozumiał niczego, ale i tak poczuł się pochlebiony. Świetnie. To spojrzenie. No na jego miejsce też bym uciekła.
Zachodni pokój jest planem wschodniego pokoju. O, oto ta zagadka, ale proszę, złap mnie za rękę. Tak. Ruiny są ładnym, ale nudnym etapem, tak bym powiedziała. Teoria jest bardzo opiekuńcza. Od teraz zagadki mogą stanowić trochę większe zagrożenie. Tak nie możemy zginąć. Sprawdziłeś się dotąd świetnie, moje dziecko. Jednak mam dla ciebie trudne zadanie. Chciałabym, żebyś doszedł do końca pokoju beze mnie. Wybacz mi za to. O nie! I co teraz? Nie, miło się wraca do tej gry. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. Ogółem. Nie mogę się doczekać, że dosiądę do... Cześć. Wcale cię nie widać, ani trochę. Witaj, moje dziecko. Nie martw się, nie opuściłam cię. Przez cały czas byłam schowana za tą kolumną. Dziękuję za zaufanie mi. Jednakże był bardzo ważny powód dla tego ćwiczenia. By sprawdzić twoją niezależność, muszę spełnić swoje obowiązki, przez co na jakiś czas cię opuszczę. Proszę, żebyś tu został. Niebezpiecznie jest samemu zwiedzać ruiny. Mam pomysł, dam ci telefon. Jeżeli zechcesz czegokolwiek, po prostu zadzwoń. Bądź grzeczny, dobrze? A dobra, ja nie mam rzeczy. Dobra, dobrze pamiętam, że to było bardzo ciekawe. Dzwonienie. O! Jak słodko. Mogłabym uszczypnąć swój paliczek. Na pewno znajdziesz lepsze od takiej starej kobiety jak ja. Jest słaby w filtrowaniu. Halo, tutaj Toriel. Wciąż jesteś w tamtym pokoju, prawda? Oczywiście. Jest kilka zagadek, które muszę jeszcze wytłumaczyć. Niebezpieczne byłoby próbować rozwiązać je samemu. Bądź grzeczny, dobrze? Ribbit, ribbit. Wybacz mi, człowieku. Mam dla ciebie poradę dotyczącą walki z potworami. Jeżeli uczynisz im coś lub zawalczysz, aż do skutku, mogą już nie chcieć z sobą walczyć. Jeśli potwór nie będzie chciał już walczyć, proszę, okaż litość, człowieku. Ribbit. No na razie tak. Figlarne szereszczenie w liściach wypełnia cię determinacją. Tak, tak, to już pamiętam. Pochlebią. Głęboko się rumieni. Awu. Oto moje... Już? Dobra, elegancko. Weź jeden. Okej. Cóż, a jak mówiłam, nie mogę się doczekać. Nie. Nie mogę się doczekać, aż przejdziemy do Deltarun. Bo w zasadzie jestem ciekawa, co dostaliśmy tak naprawdę po roku czekania. I mogę się przyznać, że nie grałam w pierwszy rozdział. Halo, tutaj Toriel. Bez żadnego szczególnego powodu. Co preferujesz? Cynamon czy toffee? Oba są dobre. Ale chyba toffee? O, dobrze. Dziękuję ci ślicznie. Okej. Halo, tutaj Toriel. Nie masz nic przeciwko cynamonowi, prawda? Wiem, jakie są twoje preferencje, ale... Odsunąłbyś talerz, gdybyś go miał na nim podany? Dobrze, dobrze. Rozumiem. Dziękuję za cierpliwość. Tak przy okazji.
Trzy na cztery kamienie polecają się popchnąć. Dobra, jego po prostu oszczędźmy. Ja wiem, że wtedy się dostaje złoto z nich, ale... wracając... Tu się szło po liść... pomiędzy liściem, nie? Tak. Wracając, nie grałam w pierwszy rozdział Deltarune. Tym bardziej nie grałam w drugi, więc tu prośba do tych, co już przeszli. Nic mi nie mówcie. Pobawimy się razem. O. Tak. A, w ogóle w temacie. Wleciał nowy rozdział Swap Out. To tak do tych, co kojarzą moje... combo. Do tych, co kojarzą moje tłumaczenia komiksów. Jakby ktoś był ciekawy, linki w opisie. O. Jakim cudem ja nie oberwałam. Ale dobra. Pośmiejecie się, jak będę robić czy na site i wszyscy będą... No chwila, kolego. Kto powiedział, że można mnie o tak sobie pchać? Więc prosisz mnie, bym się przesunął. Ojej, okej, tylko dla ciebie, buraku. Chcesz, żebym posunął się dalej? Spoko, tak może być. To zły kierunek. Okej, chyba już kumam. Co ty, żaba? Chcesz, żebym tam został? Zmuszasz mnie do niezłego wysiłku. O tak, zmęczony kamień. W ogóle to by było złoto, gdyby on się odsunął właśnie w tym miejscu. O, fuck. Sporo pamiętam. W ogóle. Ciąg dalszy w temacie komiksów, bo wierzę, że niektóre osoby tutaj zawędrowały. W opisie macie jeszcze ankietkę, bo wiem, że już dość długo nie brałam się za niektóre tytuły, więc chciałabym zabrać się za nie po kolei. Czy to jest ten ser, co przerósł? Tak. Jest tutaj tak długo, że przyrósł do stołu. Chciałabym zabrać się za te tytuły po kolei. Boże, duszy. Chciałabym zabrać się za te tytuły po kolei. Więc powiedzcie mi, do której tłumaczenia jesteście chętni najbardziej. I w końcu się wezmę na roboty. To jest dobra motywacja. Cześć. Czy już sobie poszli? Ten duch cały czas mówi na głos z, udając, że śpi. Ruszyć go siłą? Of course. Nadchodzi na psa Bluk. Tak. Boże. Flirtujmy z nim. Tylko bym ci obciążał. Bluki. Wpatruje się w dal. Pocieszmy go. Obdarzyłeś na psa Bluka spokojnym uśmiechem. Serio, nie mam teraz ochoty, wybacz mi. Okej. Gościu, ja cię rozumiem. Ale czuję się lepiej. Teraz flirtujmy. Jeszcze nie. A nie chciałem. No przyznajcie, czyim zwierzęciem duchowym nie jest ten cudowny duszek? Opowiedziałeś na Solukowi drobny żart. Okej.
pocieszanie, widocznie pomogło poprawić nastrój. I teraz flirtujemy? Nie. A, nie pamiętam. Ale pociemniej. Teraz tylko... Okej. Daj mi spróbować. Nazywam to... Deeper Block. Podoba ci się? Oczywiście, to jest zajebiste. Oczywiście, że tak. O nie! Zwykle przychodzę do ruin, bo nikogo nie ma w pobliżu. Ale dziś spotkałem kogoś miłego. Ach, zaś się rozgaduję. Schodzę ci, drogi. Schodzę, autorze, proszę. Tak, pajęcia wyprzedaż wypieków. Cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom. Na co mnie stać? Mamy dyszkę. Ale ja to chcę. Jakiś pająk przypełzł i dał ci pączka. Świetnie. Tak na zaś, bo my wszyscy wiemy... Większość z nas wie, co nas czeka potem. Nie zauważyłeś? Przecież wyprzedaż pajęczych wypieków w dół i w prawo. Skosztuj jedzenia zrobionego przez pająki dla pająków z pająków. Kanibal robi hehe. Rabbit. Ech, mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha. Tylko jak coś mówię, pomija moje słowa wciskając X. Dokładnie, wciskając X. Cóż, przynajmniej ty mnie słuchasz. Okej, a na niego... Nie czepiać się, prawda? W końcu ktoś to pojął, no oczywiście. Ale, o, ty się mnie czepiasz. Ale z niego dobi się... farmi. Rabbit, słyszałem, że F4 sprawi, że otrzymasz pełny ekran. Ale co oznacza F4? Fantastyczna czwórka? To chyba nie o nas, gdyż widziałem maksymalnie 3 żaby w tym pokoju. Trudno powiedzieć, ile najmniej. Rabbit. Słyszałem, że jesteś dość łaskawy jak na człowieka. Pewnie już wiesz, że potwory uwielbiają żółte imiona. Gdy możesz ich oszczędzić? Co o tym sądzisz? Bardzo przydatne. Ciekawostka. Jeśli stwierdzimy, że to głupie, wszyscy wyrzucą tabliczki z imionami, z żółtymi imionami i nie będziemy wiedzieć, kiedy możemy ich oszczędzić. Ewentualnie mogą przywrócić różowe, bo te były modne w poprzednim sezonie. Ale jestem przyzwyczajona do żółtych. To jest raczej przydatne. Pamiętaj, oszczędzenie to tylko odmowa walki z wrogiem. Może pewnego dnia będziesz musiał odmówić, nawet jeśli jego imię nie będzie żółte. Ale... Tak, tu. W pęknięciu na ścianie jest żaba wielkości mrówki. Macha ci. Uwielbiam te smaczki. Jak macie jakieś swoje, które ja tu pominęłam, to... Śmiało. Galareta jest łaskawa. A z nim pogadajmy. Zapatrzyłam się za to, że Galareta chyba z nami flirtuje. Bycie mną jest super! Tylko ty nic nie robisz. Dobra. Co ja już mam? Tak korci mnie wrócić jeszcze po Donata. Halo? Właśnie zdałam sobie sprawę, że minęło trochę czasu, odkąd sprzątałam. Nie spodziewałam się mieć gości tak wcześnie. Pewnie leży wiele przedmiotów tu i tam. Możesz je podnieść, ale nie bierz więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia zobaczysz coś, co ci się naprawdę spodoba. Będziesz chciał mieć na to trochę miejsca w kieszeniach. Ograniczony ekwipunek. Złoto. Tu jest tylko jeden przełącznik. Ale pamiętam, że gdzieś tu były fajne rzeczy. A na tym fajnie się farmi. Obiad.
Poklepałeś brzuch. Warzywoid proponuje zdrowy posiłek. Zjedz swoje zieleniny. Nie trafiłam. Jeszcze raz. Udało się. Tak, na nim się nie zafarmiło. Teraz. Tu. A nie, tu jest bloki, ale... Spadłem do dziury. Teraz nie mogę z niej wyjść. Idź beze mnie. A nie, czekaj. Duchy mogą latać, co nie? No cóż. Oj, bloki. Zaraz, pierw te oszczędźmy. Bo on wtedy nic nie robi. Machaj rękoma. No nie mam rąk, jestem serduszkiem. Elegancko. Tak, tam. Nie pamiętam, co robiła ta... Ale nie jest do walki, to biorę. Wyblakła wstęga. Co ona robiła? Zbroja. O, okej. Ma sens. Nałożyłeś wstęgę. Wciąż żałuję, że na tym sprajcie postaci nie pojawiają się rzeczy, które ekwipujemy. To by było spoko. Ja bym chciała zobaczyć go, ją, to dziecko w losowo wybranych rzeczach. I tak wiem, że są takie fantarty i są cudowne. Przełącznik. Tu. Ja cię wcisnęłam. Dalsze drzwi to nie wyjście, po prostu oznaczają orientację z perspektywie. Okej. A już pamiętam. Okay. Czerwony, zielony, niebieski. Jeżeli możesz to przeczytać, naciśnij niebieski przycisk. Niebieski był tam schowany. O nie. Będę wycinać wam te walki. Bo wiem, że to jest po czasie nudne i w ogóle w temacie. Ktoś ma ochotę na serię z Pokémonów? Zrobiłabym pierwszego Nuzloka. Dobra, czerwony. To jest akurat proste. Dobra. I... Zielony. Zielony był bodajże tu. Dobra, co to było? Rabbit. Tylko między mną a tobą. Widziałem Toriel wychodzącą stąd jakąś chwilę temu. Niosła jakieś artykuły spożywcze. Nie pytałem jej, do czego jej posłużą. Wszyscy jesteśmy zbyt nieśmiali, by z nią pogadać. Rabbit. O, czemu? Przyda się na... potem. Okej. Ojejku, zajęło to dłużej niż myślałam. By the way, co tu robi to drzewo? Tak się zawsze zastanawiałam. Jesteśmy pod ziemią? W ruinach.
ale no, whatever. Jak się tu dostałeś, moje dziecko? Czy jesteś ranny? Już, już, uleczy cię. Przyda się, bo wyszło z sprawy. Nie powinnam cię zostawiać na tak długo. To było lekkomyślne, próbując cię zaskoczyć w taki sposób. Cóż, zdaje się, że nie mogę już tego chować. Chodź, małe dziecię. Widok tak słodkiego, czystego domu w ruinach wypełnia cię determinacją. Okej. Czujesz ten zapach? Niespodzianka! Upiekłam ciasto o smaku cynamonowo-tofi. Pomyślałam, że możemy uczcić twoje przebicie. Chcę, żeby twój pobyt tutaj był jak najmilszy. Więc zostawię ślimakowe ciasto na noc. Dobrze. Chodź, mam dla ciebie kolejną niespodziankę. Czekaj. W środku jest stary kalendarz z początku roku 2000. Te książki są mocno zużyte. Musiały być czytane wiele razy. O, jak ja to rozumiem. Tak. Wygląda na odpowiedni rozmiar dla Toriel. Aha. Końcówki narzędzi zostały złożone w dół, by było bezpieczniej. Książki historyczne. Oto losowa strona. Uwięzieni za barierą i pełni skruchy przed kolejnymi atakami ludzi, wycofaliśmy się. Daleko, daleko w ziemię szliśmy, aż dotarliśmy do krańca groty. To był nasz nowy dom, który nazwaliśmy... Dom. Nasz król jest wielki, ale dość kiepski w wymyślaniu nazw. Jop. Z jakiegoś powodu w lodówce jest sklepowa tabliczka czekolady. Zlew wygląda na zapchany białym futrem. Wewnątrz szafki znajduje się... formy na pierniki w kształcie potworów. Uroczo. Jaki miły zapach. Niestety jest za gorące, by je zjeść. Komu to przeszkadza? Kuchenka jest bardzo czysta. Toriel zamiast tego pewnie używa ogniowej magii. No dobra. Po prostu chodźmy z fabułą. Oto on. Twój własny pokój. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Coś się przypala? Czuję się jak u siebie? No, nie widziałam, żeby coś się przypalało. Patrz na te super zabawki. Kompletnie cię nie interesują. Tam, wybrzydzasz. I to jest złoto szczegół. Ta zmiana muzyki. Pudełko z butami dla dziecka w różnych rozmiarach. A rysunku nie skomentujesz, okej. Pusta ramka na zdjęcie jest mocno zakurzona. Dobra, bo tego jestem ciekawa, jak to przetłumaczyli. To pamiętnik Toriel. Przeczytać zakreślony fragment? Oczywiście. Czytasz fragment. Czemu szkielet szuka sobie przyjaciół? Ponieważ odczuwał samotność. Dobra, to było tak suche, że przyjmuję. Reszta strony jest wypełniona żartami podobnego kalibru. Informacja komiksowa numer 3. Niedawno pojawił się dubbing do jednego z moich tłumaczeń. Naprawdę dobry dubbing, więc zapraszam. Zobaczcie, jak się pogrążam, słuchając swoich własnych przekładanych żartów. Ach, kaktus. Prawdziwie największe tsandere ze wszystkich roślin. To prawda. Ale kaktusy to jednak kwiaty, które mają szansę przy mnie przetrwać. Zaglądasz do środka. Skandal! To szuflada skarpet. I co teraz? Nie możesz przestać patrzeć na skarpetki. Taki fetysz? Encyklopedia podziemnych roślin. Otwarłeś w środku. Pałka. Gatunek roślin ziemnowodnych z brązową, długą niełupką. Znane bardziej powszechnie jako parówki wodne. Znaczy, wydaje mi się, inaczej się to nazywa? Po polsku? Pałka wodna? Pierwsze słyszę.
zdecydowanie większe niż pojedyncze łóżko. Dobra. To już chyba wszystko mamy. Zwykłe wiaderko. Pełne ślimaków. Fair enough. Wewnątrz szuflady są nasiona kwiatów oraz połamane kredki. I lustro. To ty? To ja? Ach, to jest parówka wodna. Whatever. Pokój pod remontem. W trakcie remontu. Proszę. Co nie zmienia faktu, że tłumaczenie jest dobre. Dość dobre, by przyjemnie się grało. No witaj, małe dziecię. Ciasto jeszcze nie wystygło. Być może chciałbyś się zdrzemnąć. Tak. Słodkich snów. Dobra. Po prostu idźmy spać. Kawałek ciasta. Dobra. Idźmy z nią pogadać, zanim pożegnamy ten rozdział. Już wstałeś, z tego co widzę. Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo się cieszę, że mam kogoś przy sobie. Jest tu tyle książek, którymi chciałabym się podzielić. Chcę ci pokazać moje ulubione miejsce do łapania robaków. Przygotowałam też program twojej edukacji. Może to być dla ciebie zaskakujące, ale zawsze chciałam zostać nauczycielką. W sumie, może to nie jest aż takie zaskakujące? Jednakże, cieszę się, że mam tu ciebie. O, coś chciałeś powiedzieć? O co chodzi? Kiedy mogę iść do domu? Co? To teraz jest twój dom? Chcesz posłuchać o książce, którą właśnie czytam? Nazywa się 72 zastosowanie dla ślimaków. Co ty na to? Ojej. Jak opuścić ruiny? Co powiesz na ciekawy fakt o ślimakach? Wiedziałeś, że ślimaki czasami obracają swój układ trawienny, gdy dorastają? Interesujące. Tak, ale jak opuścić ruiny? Muszę coś zrobić. Zostań. Ajajajaj, nie. Ajajajaj. Chcesz wiedzieć, jak wrócić do domu, czyż nie? Przed nami znajduje się koniec ruin. Jedyne przejście do reszty podziemia. Mam zamiar je zniszczyć. Nikt nie będzie już mógł stąd wyjść. A teraz bądź dobrym dzieckiem i wróć na górę. Nope. Każdego człowieka, który tu spadł, spotkał ten sam los. Widziałam to już tyle razy. Przychodzili. Odchodzili. Umierali. Naiwne dziecko, jeśli opuścisz ruiny, on, Asgore, zabije cię. Jestem jedyną osobą, która cię ochroni, rozumiesz? Idź do pokoju. Nope. Nie próbuj mnie zatrzymać. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Tak bardzo chcesz wyjść? Jesteś dokładnie taki sam jak inni. Jest tylko jeden sposób, by to rozwiązać. Udowodnij. Udowodnij, że jesteś wystarczająco silny, by przetrwać. No i mamy. Dobra, pogadajmy. Nie mogłeś paść na żaden temat do rozmowy. Dobra. Toriel wpatruje się w ciebie. Próbujesz wymyślić, co powiedzieć, lecz... nie tak. Toriel udaje niedostępną. Ironiczne, rozmowa nie wydaje się być rozwiązaniem tej sytuacji. Teraz tu... Okej, mam ten punkt. Dobra, po prostu oszczędźmy. Uwielbiam w ogóle muzykę w tej grze. Zresztą nie tylko jej. Tak, dostańmy srogi w pierdziel.
Dobra. Co ty robisz? Co je? Atakuj albo uciekaj! Nie. Toriel przygotowuje magiczny atak. Co chcesz w ten sposób udowodnić? Walcz albo wyjdź! Przestań. Nie patrz się tak na mnie. Idź stąd! Uwielbiam te małe szczegóły, to, że kiedy mamy mało życia, nawet nie próbuję nas trafić. Wiem, że chcesz iść do domu, ale... Ale proszę, wróć na górę. Obiecuję, że dobrze o ciebie zadbam. Nie wątpię. Wiem, że nie mamy wiele, ale... Możemy mieć tutaj miłe życie. Dlaczego tak to komplikujesz? Proszę, idź na górę. Żałosne, czyż nie? Nie mogę ocalić nawet jednego dziecka. Bez przesady. Przyjmij w końcu tę litość. Nie, rozumiem. Nie byłbyś szczęśliwy, będąc tu uwięzionym. Ruiny są bardzo małe, gdy do nich przywykniesz. To nie byłoby odpowiednie dla ciebie dorastać w takim miejscu. Moje oczekiwania, moja samotność, mój strach. Dla ciebie, moje dziecko, odsunę je na bok. Jeżeli życzysz sobie opuścić ruiny, nie będę ciebie zatrzymywać. Jednak, gdy wyjdziesz, proszę cię, byś nie wracał. Mam nadzieję, że rozumiesz. Żegnaj, moje dziecko. No dobra. Ruiny za nami. Nie wiem. Mnie wciąż to troszkę rusza. Jakby rozumiem też obawy Toriel, ale... Sprytnie. Bardzo sprytnie. Myślisz, że jesteś mądry, prawda? Na tym świecie zabijasz albo jesteś zabijany. Więc miałeś możliwość zagrania według własnych zasad. Oszczędziłeś życie tej jednej osoby. Założę się, że czujesz się świetnie. Tym razem nikogo nie zabiłeś. Lecz co będzie, jeśli trafisz na bezwzględnego zabójcę? Umrzesz i umrzesz i umrzesz raz jeszcze. Aż wymęczy cię próbowanie. Co wtedy zrobisz? Zabijesz w pełni frustracji? Czy też poddasz się kompletnie na tym świecie? Zostawiając mnie dziedzictwo i moc do jego kontroli. Jestem księciem przyszłości tego świata. Nie martw się, mój mały monarcho. Mój plan to nie królobójstwo. To jest o wiele bardziej interesujące. Oj, Flowey. Swoją drogą, ciekawe, że on już na tym etapie wie, że my przejęliśmy moc zapisu. Bo to jest jawna sugestia. Nie wiem, czy to dlatego, że uniknęłam tych płatków na początku. Ale dobrze. Dobra. Gra się zaczyna.
ale ja skończę tutaj ten odcinek. Więc dajcie mi znać, jak wam się to podoba. Jak wspomniałam, gram świadomie, znam ten tytuł, ale wydaje mi się, że i tak możemy się fajnie bawić. Do zobaczenia!